NTN Snow and More, z nami znana szerzej polskiej publiczności Maryna Gąsienica Daniel. Jesteśmy w Zelden, inauguracja Pucharu Świata. Już po pierwszym przyjeździe emocje opadły? Już tak. Jakie oczekiwania były? Jak to wszystko wyszło w rzeczywistości? Niedosyt duży? Szczerze mówiąc, bardzo duży, ponieważ ostatnio na treningach było naprawdę dobrze i muszę przyznać, że po prostu ten przejazd mi nie wyszedł. Nie pojechałam go tak, jak sobie zaplanowałam i wydaje mi się, że jakbym pojechała go w 100% dobrze, to byłabym dzisiaj w 30. Maryna, około 8 dziesiątek. Wiesz, gdzie to mogło uciec, ulotnić się? Przede wszystkim na strąbszej części, wydaje mi się. Trenowałaś tutaj przed samymi zawodami, trenowałaś też na ścianie, gdzie odbywają się zawody. Teoretycznie można pomyśleć, wiesz, jak jechać. Czy dzisiaj te warunki były podobne, czy tutaj się coś zmieniło? Akurat właśnie warunki się troszkę zmieniły, ponieważ my trenowaliśmy tydzień temu i ta trasa w ogóle nie była zalatana wtedy. W sensie takim ona była po prostu przygotowana, był bardzo agresywny śnieg, bardzo trzymający agresywny śnieg, a teraz dwa czy trzy dni temu zalodzili troszkę tą trasę, ale i tak warunki były naprawdę wyśmienite, więc no jakby ja nie mogę zrzucać winy na warunki. Niestety to była moja wina, po prostu źle pojechałam. Narty, mówiłaś też, kapitalnie przygotowane zmiany, nowy serwismen. Jak to wszystko czujesz? Właśnie też mi się wydaje, że do tego musimy się troszkę przyzwyczaić, poznać się dużo bardziej, bo krótko ze sobą pracujemy. Pierwszy raz po takich warunkach jechaliśmy wspólnie, że tak powiem. Więc mam nadzieję, że po prostu z każdym przejazdem, z każdym treningiem i zawodami będzie lepiej i lepiej. Przyjdzie pewnie czas na analizy, zapominamy o Zolden. Następny przystanek, wschodnie wybrzeże, wielki świat. Jakie plany na ten Puchar Świata treningowe i startowe? To znaczy się najpierw jedziemy na treningi do Koper, czyli do Colorado. Tam będziemy trenować przede wszystkim pewnie Gigant i może troszkę Super Giganta. No i potem przelatujemy właśnie na Puchar Świata do Killington. No, oczywiście 30 jest celem. 30 jest celem, nie zatrzymujemy, drugi przejazd już przed nami. Właśnie Maryna, wzrok ściąga. Tam jeżdżą. Trzymamy kciuki, wierzymy w igrzyska, wierzymy w twoją 30, bo pokazałaś, że mimo wszystko jest to realny cel i tutaj nie ma zbytnio wygórowanych kwestii. Wydaje mi się, że w tym sezonie jest naprawdę realny. Chciałabym, żebyście się cieszyli razem ze mną po następnych zawodach. Ktoś musi ruszyć to nasze narciarstwo, ty. Kto jak nie ty? Trzymamy kciuki, dopingujemy. NTN, bądźcie z nami.